Çaybağ mı tekrar tepsiler? Najpierw grzymki. Chciałam serdecznie podziękować Radio Maryja i telewizji Trwam za to, że jesteście. Ja odważę się coś takiego powiedzieć, że niech nie wstydzę się. Nie wstydzę się, oczywiście, że ma rację. Ja też bym się nie tak... Stawiasz kolację. Stawiasz kolację. Nawet bym nie zaglądała, czy ktoś coś wie, czy lepsze, czy nie. Wszyscy porówno. A to jest złe myśli. Dziękuję, bo płacę na abonament. Świadomie się zrezygnowałam z abonamentu 60 zł złotego. Ale ona mnie namawia, bo ja tam dalej powiedziałam. Po 15 minutach, tylko grzecznie powiedziałam, proszę pani, ale nie wiesz, tak? Tutaj na wykład, będzie ciasto. Ale zadzwonisz potem. Słuchaj, będzie dużo ciasta i kawa i herbata. A potem on może drugi wykład pójść do domu. A ty zostaniesz na drugi wykład i najesz się obiadu. On bardzo lubi ciasto. Pójdź z nim, to z synem, to będzie lepiej. Ciężka praca odpowiedzialna, gdzieś w szpitalu pewnie, tak? On ma tu ten zakopiańska dziś, znajdzie na tym kalkulatorze swoim. Mogę sobie to pozwolić. To sławne policja, tak? Które właśnie jest ten... Nie szedł za mamą, synu i trafił. Bardzo dobrze, za wszelką cenę. Ale tam jako Dobra policjantka, ja takie lubię oryginalna, nie taka jest komunistka jakaś służbistka. To już on był. Już ta matka to... Ona, bo to co jest na pewno rzeczy znalezione, to ona mi zapomniała. Już ta matka to się tylko wścieka na niego. Także to już nie ma co odwiedzać. Ale na pewno jest to odwiedzenie. Awantura, że policja mnie sprawdzała z GPS-a, gdzie kogo jestem, że u Krzyśka jestem, że w Polsce, że wam była u niego była. A co robiła? Serdecznie dziękuję. Nie, bo numer, nie, bo GPS-ie, bo numer. I jeżeli tam ktoś mi coś tam powiedział, że Radio Maryja, to ironicznie, ja mówię, nie byłaś, nie widziałaś, bo każdy myśli, że my jesteśmy w Sewowski, a tam na Bóg, on mówi, że Sewowski, no i takie przedstawiłam świadectwo wszędzie. To tylko tyle. Dziękuję. 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 Ale proszę, nie mogę, żeby wyciągnął bakterię. Ale mniejsze są. Będzie lepiej. Baterie może zacząć wyłączyć. A telefon do czego służy? Dobrze. Każdy musi przyjąć. Nie potrzeba baterii, tylko wyjmij dziecko. Napisz to już w końcu. Wyjmij, dam ci telefon, bo jeszcze byś pisał z tego. Niech oni się mogą pojąć. Policja też w końcu leci księdza błogosławieństwa. Czeka. Kurwa, nie tu dziady muzykę puszczają, już nie mogą mówić. Ale posłuchaj, no czemu ty to przeklinasz? A nie przeklinam, bo to przecież... Tak muszę go naładować komuś. Ty wiesz? Ale... Ty to rozumiesz, że pan wszystko słyszy. Muszę go naładować komuś, ale jest wyłączony telefon, to przeklinam. Ty nie wiesz tego, ty nie wiesz tego. Oni mogą być chytrzejsi. Ale jak mam naładować baterię, niby jak? Jutro naładuję. A ja muszę teraz naładować. Weź, bo on nie rozumie. On nie rozumie tego. Ale ja ładowarkę wyjmuję. Uspokój Ale to jutro się naładujesz.
Ja jutro rano nie mam czasu. Uspokój się, uspokój się. Co to w ogóle? Ty nie rozumiesz, co to znaczy mieć dostęp do telefonu, gdzie ty jesteś. Ładę naładujesz jutro. Naładowarkę wyjmuję, to co? Tylko do badaczy jak pójdziesz, to możesz włączyć. Bo tam jesteś bezpieczny. Naładowarka jest bezpieczna. Dobra. Czy ty rozumiesz, że ty będziesz jechał autem i policja jak potrzebuje ciebie namierzyć, to cię namierzy? Ale cały czas mam baterię włożoną, nic takiego złego nie jest. Ale wszystko jest do czasu, dziecko. Jak będzie potrzeba, oni ciebie w autobusie złapią, oni cię w pociągu złapią. Bo technika jest dzisiejsza taka. Nie rób tego baterii. Już, dobrze. Naładujemy, jutro godzinę będzie się ładowała. Tak, rano. No, masz, o, masz. No i teraz jesteś, gwarancję masz. A tak to oni ci powiedzieli, to wiesz. A Dunga gdzie jest? Jest. Dunga też tu przyjmuje, żeby potem nie szukać się. Bo nie szukać się. Wszystko masz. I ładowarkę też mam. I ładowarkę jak, też. Tu mam odbierz rzeku mam. A jak chodzisz do nich, to oni się tobą zainteresują i też jest dobrze. No. Właśnie, o to chodzi. Się zajmę. To ja mam codziennie wyczekać baterię? Tak muszę się nie, na... No. Czyli u Pawła nie może baterii wyciągać? No nie, tam u niego nie. U niego mi nie złapią. Nie. To nie o to chodzi. Dla wszelkiego. Pani Majs. Ale ja policję też słucham. Tylko ci pytam. No jest, ale ja jestem mądrzejsza od policji. Ale policjantka mi powiedziała tak samo. No ale, że, no dobrze, no ja jestem od niej mądrzejszy. Dziecko, ty nie chodzisz do policjantki spać i jadać, on się o ciebie troszczy. Ale policjantki chyba też powinienem słuchać też, chyba, nie? Wszystkich to, trzeba słuchać. To słuchaj i idź do niej do domu. Tak. Masz. I powiedz, a pani mieszka w Aninie? A pani mieszka w Koninie? Pan. A czy pani wie, gdzie są świnie? Ja mam willę. Ale mi tylko doradziła. Ojej, jak ja przeżyłem to. Landio, nie kupuj makaronu, tylko kupuj mąkę, jaja i nauczymy cię robić... No dobra już, śpi. Dobra. Śpi już tam. O, dobra. No. Śpi. Pan się to samo pisze, pan robi, dobra. No, pisz. A on będzie zaraz się pytał, a kto, a co? Nie, bo napisałem, że to Dawid pisze. No. Że blondyn. Nie pisz tak bezczelnie. Napisz, że blondyn, jestem nie. Ładny, kto ja jestem. Nie, się... troszeczkę taki nieoczywiste pisz. Napisz jeden i jeden. Ale u niego brat niepowtarzalny. Pisz taki nieoczywisty, a nie taki, żebyś się zdradził. Jestem słodki. Lubię plotki. Jadę malina. Od czasu do czasu lubię plotki. Kurwa, napisałem do Lidki, nie dopała numery. A ta i poszło a jak ona się dowie? Nawet, ja już napisałem. Już przyszło. To dopiero, jak ona się dowie. Co to będzie? Pójna rzeczoni. Jak ona się dowie. Co to jego jest numer? To chyba ten mąż numer 3. Bo napisałem do planu skarbie, papa. No pisz oczywiście. Być do Pawła. Ale Pawła numer, gdzie tu jest Pawła numer? Bo tu chyba nie ma. Ona ma talent, to pewnie rzeczy. Kurde, ja numery pomyliła. Ja. Powiedz do mnie. A jak się do Pawła, to jest do Lidki. Kurde, nie wiedziałem o tym. O. Tu jest do Pawła, mam już. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy to jest numer 505 do Pawła, czy do kogo?
PIN. Numer 505 do sklepu? Nie, PIN 05 to jest do ciebie. 505 72. Tak, tak. Nie, to Mareczka. Pomyliłeś się. To który to sklep? Do... Inny. Ale który? Coś tego było wysyłane. Ale może już usunięta konwersacja. Kurde, bo ja nie pamiętam jego numeru, a pan cię nie zna. Albo... Jakiego Pawła? Rodzickiego. Który to jest? To ty dzwoniłeś tyle razy i ty nie wiesz? A że ja pamiętam. Tyle razy. Jak ty, nie, jak ty numerów nie zaraz zapisujesz. Ci powiem. Jak ty numerów nie zapisujesz, to nie ma... Nie rób problemu, bo jesteś psychiczny. Zaraz ci powiem, masz. Tu jest Paweł. 505 334 779. No to jest widocznie do Pawła. 505 334 779. Kim jesteś? Jak masz na imię? I on tu się pytał. A ja mówię Ola Lola. I kim jesteś? Nie poznaję. Ola Lola. To kim jesteś, to on pisał, a teraz ja pisałam, bo nie masz pisanego. Zamieniałeś się telefonem, ja wiem. Problemy straszne. Ten ma dużą głowę, ten ma małą. Boże. Ten inny, to przecież każdy człowiek musi być inny. Ten ma dwa włosy mniej, ten ma dwa włosy. Ameryka widziała. Na obrazku. Jak ja byłam w Białymstoku, to ta jedna jechówka, ale ona fajna była. Suszczerka i miała dzieci i tego. I ona mówi, czy ja w ogóle w Warszawie byłam. Ja mnie tylko, ona żartowała tak czasem. Czy ja w ogóle w Warszawie byłam. Ja mówię, ja tu 30 lat w terenie, ale ludzie tak czasem... No. Bo ja tam czasem jeździłam do tego Białego Stoku i te ulice Młynowa, gdzie Żydzi mieszkali, to te wszystkie, to potem jeszcze raz gdzieś tam się kiedyś jeździło i tak, no, wspominało się, a miło, a to, a tamto. Ale wiesz, człowiek jak dziecko, to wszystko pamięta. I potem takie dziwne uczucie, a ta Suszczenko takie głupoty, czy ja w ogóle w Warszawie, czy ja byłam. Ja mówię, ty jesteś idiotka, jesteś w prawdzie, byś nawet się wstydziła takie rzeczy mówić, bo przecież ty byłaś pionierką, to przecież wiesz co to jest. Tak. Dziecko zrobiłaś, dwoje dzieci, ten jej mąż... Każdy z innym mężem. Nie, ten jej mąż też taki był świadkiem, ale tam troszeczkę lubił to piwko popić. No to jak pije piwko, to wcześniej czy później niebezpieczne. Rodzina pod znakiem zapytania. Możesz tam pisać na Facebook, weź sobie. No. Na Facebook, jak ja muszę wtedy spisać Emel jego numerem. Lepiej nie, bo ty się popieprzy. Bo Emel to jest na niego numer. Dobrze. Bo tak mi się, bo tak się ten, potwierdziło się z jego numerem. On potwierdził. Dobrze, nic się do mnie stało. Tękło tylko ciało. Matka Boska jest i koniec. To ubieram tą szarą kurtkę, nie? Jutro. No, to se weź. Jutro ubierze sobie. Bo mi się spodobało takie. Bo tak patrzyłem w sklepie, kurde, jak się podoba. A ja myślę, a nic ładniejszą odejdzie za darmo. A potem ja sobie myślę tak, wieś Olanda sobie znajdzie kurtkę, to czy na mnie się kupować, a to akurat mam szczęście. Bo wieś Olanda myśli. Co to chyba teraz? Jest herbata papi. Dobra. Dam ci ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa, amen. Ale! Widzisz, o ten telefon zawsze dbam i nawet jest porysowany w ogóle. No to, bo u Zaleskiego jest wszystko porysowane. Czy było teraz Zaleskiego, to już nie będzie 10 lat, bo jak już... Dobrze, wiesz. A ja mam go w dupie, mam go. Nie wolno. Z pedofilem ja nie gadam. No wiesz, w sumie to na to wychodzi, ale wiesz, trzeba, ksiądz pójdzie do niego, będzie go spowiadał, tam może on będzie chciał, ja wiem, już odchodzić. Ze strachu, z wrażenia, ze stresu na tamten świat, co przyjdzie do niego ksiądz i też musi ostatnie namaszczenie zrobić, musi go wyspowiadać w ogóle.
ciężkie to wszystko, to nie jest takie proste. Ale dobrze, że tak jest. Bo jak jest Emilia? To jest głupina. No. Nawet, że w mnie to nie wmieszcza, bo ja po prostu bym go... Ukatrupiłbym go. Tak, swojej poszłości. Teraz, no dobrze, już dochodziłeś, tak? Tak. Ja mówię, dlaczego ta torba cukru jeszcze mi się nie skończyła? A no właśnie. Coś za mało słodzisz, twoja droga. O matko, skoń. Coś za mało słodzisz. A ty co robiłaś, nie? Ty, ja to jadłem. Jak to się nazywa to cukru? Jadłem. Jak to się nazywa to cukru? Zielona. Nie kredek, tylko te... Ona śpi, daruj sobie, daruj. Już nie gadajmy. Ja wiem, że ty jesteś szybki jak... Ja? Spadochron. Ja? Ale do czego szybki? Ja nie wiem, jak sobie nie wyda. Nie. Jak dzwoni do ciebie i mówi, zaraz będę, to... 10-15 minut przed drzwiami. Ten diabeł? Ale. Szatan. I chodę. Oj, dobrze, że tych kołotych wyjechało sporo z tego, z tej Warszawy, ale jeszcze są na tą noc. Szaleją. Ojej. W 20 hotelach nie można ich było przesłuchać. Co zrobić? Przesłuchać. Że do czego to słuchać? Dlaczego? Bardzo proszę, słuchamy Rady Maryja. 25 chłopaków Warszawy mamy się patrzy od góry do głowy. Proszę Maryjo, to ja nie wiem, ale połowa była w głowie. Z tych, co sprawdzali, wiesz? Co? Nie, bo ona się w poszukiwaniu. Już nie pamiętam, co to było. Ale jestem bardzo wdzięczna. Proszę ojca, no, chciałbym, ponieważ przecież mamy jubileusz srebrny godzin. Godzin dzisiaj bywa Radio Maryja. Dzisiaj w Stanie Garibejskim naszej Polsce. Chciałbym... Zaofilia to jest ze zwierzęciem, a z trupem nekrofilia. To będzie okazja jeszcze w grudniu, bo może i czwarta jest 25, bo były wiedzą na pewno. By to wiedzieć, żeby tam z krową na polu nie obcować. Przed nami jeszcze. Bo to jest jakieś coś ze zwierzęciałe chyba. Nie, no można, życzę, że to nigdy nie zabiję. Inna śmierdząca dupka. Życzenia dla was wszystkich ojców, dla sióstr zakonnych, dla pań i panów pracujących dla Radia Maryja. Życząc wam zdrowia, wytrwałości, cierpliwości i życzliwości ludzkiej. Dziś prosimy Matkę Najświętszą, tę, która już króluje w świątyni Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II, aby wypraszała wam dary Ducha Świętego, przymnażała wam zdrowia, sprawiła, aby miłość i radość gościła w waszych myślach, w waszym sercu, abyście byli szczęśliwi w swoim kapłaństwie. Jeżeli jeszcze ojciec pozwoli, to przeczytałabym piękny wiersz Święta Jana od Biedronki. Jana Twardowskiego. To jest właśnie dla kapłanów, dla was wszystkich, dla ojców. Własnego kapłaństwa się boję. Własnego kapłaństwa się lękam. I przed kapłaństwem sprowadzam. I przed kapłaństwem klękam. Lipcowy poranek mych święceń dla innych szary zapewnie. Jakaś moc przeogromna. Poezja Twardowska. Zaczęła się we mnie. Na dobranoc. Jadę z innymi tramwajem, biegnę z innymi ulicą. Nadziwić się nie mogę twej duszy tajemnicą. Niech wam Bóg błogosławi, niech rozpościera swoje odpisy na dwanie. Niech to radio żyje jak podoba, bo ten makaron można kupić. Do końca. Ja mówię, no dobrze, że chociaż nie po złoty 50, tylko po złotyce do złotych. Bo potrafią po złoty 50. Wzdłuż Jerozolimskich. Jest Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
Pani Anno, pozdrawiamy tak. serdecznie. Tak, nie, zorganizowałam pielgrzymkę, 50 osób nas jedzie, ja też. Z laseczką, ale jadę. Zapłać, do zobaczenia. Zapłać. Panem Bogiem. Panem Bogiem. Ta biała koszula. Ale się tam robi. No. Tą koszulą? No coś robię chyba widzisz. Dobra. Masz patrz, takie białe. Chodź. Chodź. Chodź się tam, śmiało na to białe. Mamy telefon, bardzo prosimy.
pochwalony Jezus Chrystus, Maria z Poznania. Co prawda nie o potopie, ale z innej książki chciałabym przytoczyć o cudzie nad Wisłą i o ciecie, jaka potężna była modlitwa. Ja słyszałam o cudzie, ale nigdy sobie nie zdawałam sprawy właśnie, jak to wszystko było pięknie zorganizowane. I inne takie właśnie odnośnie różańca. Myślę, że to Częstochowa Matka Boża wszędzie prosi o różaniec. Jeśli można, to chciałabym przedstawić. I to jest książka Różaniec uratuje Ciebie i świat, wypowiedzi i Anatola Kaszpuka, opracowane przez panią Ewę Hanser. Tak, to się nie mam zbyt. Można już, tak? Tak, pozdrawiam. Tak, więc chciałabym dzisiaj, co prawda nie o potopie, ale również ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę, jak zwycięstwa, jak Matka Boża czeka na modlitwę. W wojnie bolszewickiej mój tatuś brał udział, ale było dużo ukrywania, bo nie było można w tym czasie komunizmu o tym mówić, ale przeczytałam w książce Różaniec uratuje Ciebie i świat, myśli Anatola Kaszczuka, opracowany przez Ewę Hanser. Na stronie, momencik, na stronie 95, przeczytam dokładnie. Znane zwycięstwa w historii Polski były uzyskiwane potęgą modlitwy, procesjami różańcowymi, adoracjami Najświętszego Sakramentu. 25 tysięcy rycerzy polskich na odsiecz Wiednia było członkami bractw różańcowych i po drodze odmawiali różaniec. Na postojach uczestniczyli w mszach świętej, odprawiali drogę krzyżową. Natomiast cud nad Wisłą w 1920 rok, około 35 tysięcy warszawiaków błagało Boga przed ołtarzem polowym na Placu Zamkowym i na krakowskim przedmieściu, odmawiali różaniec leżąc w krzyże. W kościołach od 6 do 14 sierpnia, czyli 9 dni, na zarządzenie Episkopatu Polski trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Na Jasnej Górze biskupi ofiarowali Ojczyznę Maryi Królowej, a pielgrzymi leżeli krzyżem na wałach i przed szczytem. Także wyciągajmy z tego wnioski. A drugi na stronie 104, też niesamowity przypadek. 31 grudnia 1986 rok o godzinie 5 w Los Angeles oczekiwano zjawienia się Antychrysta. Miała być nadana jego mowa przez wszystkie radiostacje i kanały na świecie, przygotowane przez największego technologa od spraw satelitarnych. Nieustanna modlitwa różańcowa nie dopuściła do wystąpienia Lorda Matrey, którego uważano za antychrysta. Przygotowane urządzenia satelitarne zostały użyte do transmisji różańca papieskiego, który Ojciec Święty odmówił z 200 milionami ludzi na całym świecie na otwarcie roku maryjnego w maju 1987 roku, czyli 4 miesiące później. No tu jest, bardzo zachęcam tą książkę, zresztą jak było Radio Maria poświęcało Anatolowi i Kaszczukowi, to że w przyszłości będą starania, żeby go wynieść na ołtarze. Bardzo tu są ciekawe właśnie o modlitwie, ale też jakie były zapowiedzi odnośnie obalenia komunizmu przez Jana. Wówczas jeszcze nie wiadomo, kto był tym Janem. Momencik, zaraz gdzie to było, zaraz przeczytam. Aha, na stronie 97 do 98 na potężną modlitwę hrabiego Witolda Laskowskiego zostaje jemu przekazany list od księdza Dolindo, którego proces beatyfikacyjny jest w toku. Maryja mówi do duszy, świat chyli się do upadku, ale Polska dzięki nabożeństwu do niepokalanego serca uwolni świat od straszliwej tyranii komunizmu. Tak jak za czasów sowieckiego 25 tysiącami rycerzy wybawiła Europę od tyranii tureckiej, powstanie z niej nowy Jan, który poza jej granicami heroicznym wysiłkiem zerwie
komunizmu. Pamiętaj o tym, błogosławiam Polskę, błogosławię Ciebie. To było w 65. Wiadomo, że to nasz wielki rodak. Nie będę na każdej stronie, także chwytajmy za różaniec i wszystko wymodlimy i ufajmy naszej królowej Polski, której właśnie żyjemy radością razem z Częstochową dzisiaj. Szczęść Boże i wielkich przeżyć i owoców. Szczęść Boże, dziękuję bardzo Pani Mario. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem, z Panem Bogiem. I radości Bożej.
gościem kolejna pieśń zespołu Wiktoria i właśnie telefony nasze, mówimy już po rozpoczęciu naszej pielgrzymki 25 na Jasną Górę, rodziny Radia Maria. Za chwilę jeszcze przypomnienie słów ojca dyrektora, a teraz mamy telefon, bardzo proszę. Chcesz jeszcze jeść, proszę? Tak, prosimy. Pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica. I teraz i zawsze. Chciałabym fragment Potopu przeczytać. Znalazła pani, tak? Ten drugi tom. Tak, ja już w godzinie 14. tutaj. Oblężenie Radia Maryja. Tak, to co pani wybrała? Tak, no wybrałam dalszy ciąg tego pierwszego fragmentu, który ojciec czytał. Jak Kmicic przeżywał właśnie tą obecność przed Matką Bożą. Prosimy bardzo. Z Kmicica dusza nieomal wyszła. Czuł tylko, że ma przed sobą niezmierność, której nie pojmie i nie ogarnie, a wobec której wszystko niknie. Czymże były zwątpienia wobec tej ufności, której cała istność nie mogła pomieścić? Czym niedola wobec tej pociechy? Czym potęga szwedzka wobec takiej obrony? Czym ludzka złość wobec takiego patronatu? I ten fragmencik, tak? Tak, taki krótki właśnie. No i tam też ta sławetna scena z tym wybuch tej armaty wielkiej, prawda? Także widzicie państwo, jak to. A no tak, no stare to, krowy to tutaj. Kolubryny, tak. Kolubryny. Taką mam refleksję, że Bogu dzięki za listę, jaką właśnie jest dla nas wszystkich Radio Maryja. Że Także, proszę państwa, bardzo boją się te krowy, boją się prawdy, proszę państwa, boją się tych świadków, boją się, uciekają na drugą stronę ulicy, jakby to szła Wietnamka, bo Wietnamczycy to psy pożerają. Także. Bóg wybrał, proszę państwa, przeto upodobało się Bogu zbawić świat przez głupie zwiastowania. A one myślały, te szlachcianki, paryżanki, z paryskiej, z francuskiej, z saskiej kępy, że one są wielkie, że one są mądre, że one są szlachcianki. A to okazuje się, że to dziecko mądrzejsze od starej baby. Bo stara baba jest zepsuta.